No i mój trzeci odcinek miniserii poświęconej problemowi wiary i niewiary. W pierwszym oddałem głos socjologowi Ronaldowi Ingelhartowi, który mówił o gwałtownym zmierzchu religii w XXI wieku. W drugim wczytywałem się w propozycję filozoficzną Filipa Kiczera, który w książce Życie po wierze w obronie świeckiego humanizmu proponował taką wizję dialogu i spotkania między miękkimi ateistami i wyrafinowanymi ludźmi religijnymi. I wreszcie w trzeciej, no nie mogło zabraknąć w tej miniserii oczywiście perspektywy teologicznej. I taką właśnie chcę zaproponować. I skupić się na pewnym zjawisku, które od przynajmniej 10 lat bardzo żywo porusza opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Również w prasie codziennej pojawiają się teksty analizujące nowe dane, dla niektórych alarmistyczne, dla innych pocieszające. Myślę tutaj zwłaszcza o takiej pracowni Pew Research Center, która każdego roku publikuje różne dane, ale również o religii. I właśnie to centrum badawcze, takie zalecające się swoją obiektywnością, podało dane o pojawieniu się nowej grupy religijnej, którą wiąże się z odpowiedzią, jaką tym ankieterom udzielają respondenci. Mianowicie na pytanie, czy jestem wierzący, a jeżeli tak, to do jakiej religii należy, albo jaką religię wyznaję, albo w jakiego Boga wierzę, oni odpowiadają non, czyli żadna religia nie jest moją religią, żadna wiara nie jest dla mnie istotna, ale jednocześnie nie deklarują ateizmu. I to jest właśnie ta nowość, bo do tej pory, czyli przed powiedzmy pierwszym takim masowym badaniem tego zjawiska, kiedy ta kategoria, którą chyba można najlepiej po polsku oddać bezwyznaniowcy, czyli ludzie, którzy nie deklarują się, że są ateistami, ale jednocześnie nie mówią, że nie należą do żadnej instytucji religijnej, czyli bez wyznania, można powiedzieć, bez przyporządkowania jakiejś religii, bezwyznaniowcy. Ale tak na użytek rozmów, również artykułów naukowych, książek, ta kategoria nonce jest powtarzana. Czasem pamiętam swoje doświadczenie, bodajże w 16 roku miałem referat na jakiejś konferencji na temat nonce jako nowej kategorii religijnej i niektórzy ze słuchaczy byli zaskoczeni, słuchając o tym, co mam do powiedzenia, bo byli przekonani, że będę mówił o zakonnicach, bo nun to jest zakonnica po angielsku, prawda? Więc to było takie nieporozumienie, ale bardzo znaczące. Otóż tu nie mówimy o żadnych zakonnicach, o siostrach zakonnych, tylko właśnie mówimy o ludziach, którzy się dystansują od wszystkich instytucji. Trochę mi zajęło to wstępne rozważanie, ale mam nadzieję, że tylko zaintrygowałem Państwa tą nową kategorią, a zwłaszcza tym, że może się zdarzyć, i to są pewne takie prognozy, również ten Pew Research Center przeprowadził
w zeszłym roku, że w 2070, a więc za 30 lat, mniej więcej ci nones będą stanowiły ponad połowę społeczeństwa amerykańskiego. Więc sprawa jest rzeczywiście rozwojowa. W tej chwili jest to różnie w różnych grupach społecznych, ale na przykład młodzi ludzie od 18 do 25 lat to są najbardziej licznie reprezentowani przez tych nones, jakieś 30%. Więc tych procent, nie będę oczywiście się wdawał teraz w te procentowe przyporządkowania czy powody, dla których ludzie odchodzą od kościoła. Po prostu chcę zwrócić uwagę, po pierwsze, że jest coś nowego w religijności Amerykanów i być może to, co się pojawiło w Stanach w połowie drugiej dekady XXI wieku, już w tej chwili ma miejsce w Polsce, ale jeszcze się nikt tym nie zajmuje, chociaż również w polskiej publicystyce już ta kategoria się pojawiła w kontekście analiz sekularyzującej się bardzo gwałtownie polskiej młodzieży. Więc jak mówię, dla jednych to jest przykład utraty wartości, jakiejś religijności à la carte, czyli dość negatywne podejście do tego problemu, że każdy sobie wybiera to, co chce, tak jak jest mu wygodnie. Więc bardzo zróżnicowane są te podejścia. Spotkałem się u jednego z filozofów religii w Polsce, który mówił, że nones to są żadni, czyli ci, którzy w ogóle nie mają żadnej specyficznej formy, to są tacy nijacy. Więc ja posłużę się analizą czy propozycją, w każdym razie interpretacji nones, jaką sformułował w licznych swoich tekstach, ale też w takim panelu dyskusyjnym na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku, Peter Phan. Peter Phan to jest dość znany, głośny teolog katolicki, znany przede wszystkim z tej takiej propozycji, żeby bardzo poważnie potraktować możliwość przynależności jednoczesnej do wielu religii. I myślę, że stąd u Petera Fana, który ma korzenie wietnamskie, jest wybitnym specjalistą od dialogu międzyreligijnego, i jego zdaniem nones to są ludzie, którzy są bohaterami niezależnego myślenia religijnego. To znaczy, to są ludzie, którzy dystansując się od swoich instytucji religijnych, to będzie czy to Kościół katolicki, czy różne denominacje chrześcijańskie, czy synagoga, więc instytucjonalne formy judaizmu, czy meczety. W każdym razie są to ludzie, którzy odeszli i nie chcą mieć żadnych związków z religią instytucjonalną, ale jednocześnie w swoich odpowiedziach, bo są to przeważnie odpowiedzi formułowane w takim długich wywiadach, mówią o tym, że oni wypracowują nowe, niezależne zupełnie od religii instytucjonalnych formy radzenia sobie z pytaniami ostatecznymi i metafizycznymi. I to jest właśnie to, co dla Petera Fana jest ciekawe, że oni są jakby prekursorami pewnego nowego podejścia do religii. Że to nie jest odrzucenie religii, to nie jest kwestionowanie zasadności religii, ale to jest kwestionowanie sposobu, w jakie te religie funkcjonują do tej pory. I ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, warto się temu przyglądać. Kiedy na wykładach od kilku lat proponuję dyskusję, debatę ze studentami na ten temat, widzę rosnące zaciekawienie tą kategorią. Kiedyś nawet miałem taką grupę, która całkowicie się z tymi nones, czyli bezwyznaniowcami, identyfikowała.
Więc mam wrażenie, że tutaj bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście również zajdzie niebawem w Polsce.